sposób przeprowadzenia tych czynności pozbawił mnie podstawowych praw, które przysługują każdemu polskiemu obywatelowi w zakresie możliwości zapoznania się z postanowieniem co do przeszukania możliwości wydania rzeczy, ewentualnie, jeśli takowe bym posiadał, możliwości dobrania osób do udziału w czynności przeszukania, do których mam zaufanie, i wreszcie do zagwarantowania przeprowadzenia czynności bez niszczenia budynku, bez ruinacji domu, w którym zamieszkuje i każdy Polak zamieszkuje, bo takie warunki gwarantuje Kodeks Postępowania Karnego. Przeprowadzono te czynności w sposób bandycki, niszcząc framugi i fragment muru mojego domu, co chyba łatwo Państwo uchwycicie ponad płotem. Przebieg tych bezzasadnych czynności przeszukania i zabezpieczenia rzeczy utwierdził mnie tylko w przekonaniu, że te zarzuty, jakie stawiałem na samym wstępie, są trafne. Dlatego, że było to typowe przeszukanie trałowe. Szukano wszystkiego, bo a nuż coś się znajdzie, a nuż znajdą się jakieś dokumenty, rzeczy albo cokolwiek innego, co może być później przedmiotem rozgrywki medialnej i atakowania mnie jako polityka. I o to tutaj chodzi. Dobry wieczór. Mieliśmy do czynienia z klasyczną pokazówką, i to pokazówką wyjątkowo perwersyjną, powiedziałbym, bo w Wielkim Tygodniu, tuż przed świętami Wielkiej Nocy, żeby dodatkowo upokorzyć tego, u którego odbywa się przeszukanie, przypomnę tylko, że najazd, napad na telewizję publiczną i generalnie na media publiczne odbył się też w tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia, więc to już taki sposób postępowania, żeby specjalnie jeszcze upokorzyć. I druga rzecz to sprawienie wrażenia, że mamy tu do czynienia z jakimiś strasznymi zbrodniami, z przestępstwami wielkiej wagi, a jak się nie mylę, to wszystko jest z artykułu 231 Kodeksu Karnego, który jest wyjątkowo słaby, gdy chodzi o stawianie zarzutów, i w większości wypadków sprawy się kończą niczym. Oczywiście z tego artykułu też można skazać, tak jak to jest w wypadku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Natomiast robienie z tego czegoś w rodzaju obławy na jakichś bardzo groźnych przestępców jest po prostu teatrem, który ma pokazać społeczeństwu, że dzieje się coś strasznego, podczas gdy nic takiego faktycznie się nie dzieje. To jest program Polityka na Deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki, ze mną jest Krzysztof Fezet. Dobry wieczór Państwu. Tak, absolutnie masz rację, Staszku, że nic się strasznego nie dzieje, ale tylko jeśli chodzi o kontekst strony opozycyjnej, bo jednak straszne rzeczy się dzieją. Tylko nie ci je wyprawiają, którzy mieli podobno wyprawiać. Myślisz, że chodzi zgodnie o przykrycie? No, myślę, że chodzi o przykrycie spółeczek i przeróżne inne historie. Znaczy, ja tak reasumując, że tak powiem, całą tę historię skandaliczną absolutnie i przedświąteczną, jak słusznie zauważyłeś, to wszystko, co zrobiono Zbigniewowi Ziobrze, co zrobiono też jego dzieciom, co zrobiono jego teściom, wskazuje na to, że ta obecna władza nie ma żadnych zahamowań, ale też, że żyje w permanentnym strachu. To znaczy, tylko władza, która potwornie boi się utraty władzy, marzy o tym, żeby jak najszybciej wszystkich powsadzać, oponentów, opozycję, przeciwników politycznych, zwłaszcza ważnych przeciwników politycznych, żeby ich powsadzać do więzienia. No to jest, znamy to z polityki Putina, znamy to z polityki Łukaszenki. Przecież kiedy Putin wymyśla przeróżne akcje, to również jest powodowany strachem, nie tylko swoją siłą i poczuciem bezkarności, ale również strachem. I mnie się wydaje, że ta władza najbardziej się w tej chwili boi, no po pierwsze odpowiedzialności karnej za to, co robi. No ale to jest jakaś tam prawdopodobnie pieśń przyszłości, ale najbardziej to się boi tych swoich zombie. Chciałem tylko przypomnieć, że Gazeta Wyborcza niedawno nazwała samą siebie, czy zarząd nawet Agory, panowie określili się jako zombie, że my jeszcze nie umieramy, nie jesteśmy, proszę nas do grobu nie składać, my jesteśmy zombie. Tymczasem takimi prawdziwymi politycznymi zombie są ci najbardziej hardkorowi wyborcy Koalicji Obywatelskiej,
których sama ta Koalicja Obywatelska sobie wychowała na takich właśnie zombie. I teraz musi tym zombie dać coś do żarcia, cokolwiek, musi cokolwiek znaleźć. Stąd te przeszukania, które trwały ponad 24 godziny u pana Ziobry. Bo jak niczego nie znajdzie, to zombie jak to zombie pójdą i przepraszam, wchrzanią za przeproszeniem, nawet się nie mrugnąwszy okiem, tych, którzy ich wychowali. Tak jak w słynnym filmie o Frankensteinie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta władza ma teraz do wyboru albo dawać jakieś ochłapy tym zombiakom, które wiadomo czym się żywią, hejtem, nienawiścią i tak dalej, albo samemu przygotować się na to, że sama zostanie połknięta przez takich właśnie ludzi, którzy... Po pierwsze, w dwie rzeczy uwierzyli tej władzy. Jedna to są te obietnice wszystkie, które nie nadawały się do spełnienia w zdecydowanej większości, a druga w to właśnie, co powiedziałeś, że to była dyktatura, że łamano praworządność i tak dalej. I ci ludzie naprawdę w to uwierzyli, to słychać czasami w tramwajach, w autobusach. No jak teraz im powiedzieć, że afera wizowa jest wydumana i wyssana z palucha, że afera Pegasusa nie istnieje? Jak im powiedzieć, że wybory kopertowe uwaliła pani Kidawa-Błońska? No strach się bać tych ludzi po prostu. Ja jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Tam są małe dzieci, dwóch synów, Zbigniewa Ziobry i Patyrzycji Koteckiej. Donald Tusk, który tak często powołuje się na swoje wnuki i robi różne cyrki z dziećmi, dzisiaj jeszcze będziemy o tym mówić, nawet się nie zastanowił, jak ci synowie, już przecież orientujący się, że tata był człowiekiem, który walczył z przestępcami, a potem do domu dziadków, gdzie są, wpadają ci funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i co te dzieci przeżywają wówczas, no bo to jest taki rodzaj działania. Mało tego, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale ojciec walczy o życie i one przecież też doskonale o tym oczywiście wiedzą. Uderzyć w kogoś takiego przed świętami. Że się w tym orientują. No i panie premierze Tusk, gdzie pana wrażliwość? Tak pan dużo opowiada nam tu o swoich wnukach, o ochronie ich, a nawet urządza pan takie przedstawienia, że w niektórych nagraniach opowiadając o tych swoich wnukach, to prawie się pan popłakał. A tu zero reakcji. Gdzie ta empatia? No bo to nie jego dzieci, nie jego wnuki. Wiesz, pan Tusk o swoje dzieci to potrafił to tylko zawsze zadbać. Trzeba chronić? Absolutnie. No, chronić, dać nazwisko i potem lekko przymykać oko na to, że tylko na podstawie tego nazwiska córka pana Tuska robi wielką karierę w internecie. Nas synowi powiedzieć po cichu, że coś jest lipą, konkretnie Amber Gold i OLT Express, i też przymykać oko na to, że sam ten człowiek młody, zwany Bąkiem, robi ze sobą wywiady. Jeszcze jedną rzecz bym chciał tylko zauważyć, że przecież tak naprawdę również chodzi tutaj o zastraszenie nie tylko opozycji, ale również wyborców opozycji. To znaczy, jeśli można w ten sposób się wchrzanić, za przeproszeniem, z buta na bolszewickich papierach do domu byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, no to co, przepraszam, tak dosłownie zwany statystyczny Kowalski, przed wyborami? Czym ma się bronić? Czym on się może bronić? No przecież Bodnarowcy go nie obronią. Rzecznik Praw Obywatelskich też go nie obroni. Nikt go w tej chwili ma nie bronić i on ma wiedzieć, że ruki po szwam, morda w kublik czy w kubeł, świętej pamięci Maciej Rybiński używał słowa w kublik, pewnie zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, i mamy się bać, po prostu, mamy się bać. Prawdopodobnie pan Donald Tusk uwierzył rzeczywiście, że polskość to nienormalność, a skoro polskość to nienormalność, to i Polacy są nienormalni, chociaż jako historyk powinien wiedzieć, jak społeczeństwo polskie, nawet kiedy nie było przez wiele, wiele lat, jak wiemy, państwa polskiego, jak reaguje na tego typu zamordyzm. I obawiam się, że, znaczy ja się nie obawiam, ja być może nawet na to liczę, że gdzieś tam w jakiejś fabryce taczek już zjeżdżają z taśmy te taczki, na których to społeczeństwo gniecione i za poglądy, za niesłuszne poglądy, za niesłuszny stosunek do przymusowej migracji. W każdym razie te taczki już zjeżdżają tam powoli z taśmy, może jeszcze nie są podpisane nazwiskami. Numeru seryjnego jeszcze nie mają, ale będą tak, miały. Ale będą. Wspomniałeś o wielkim strachu, a ja wczoraj wspomniałem o Maksymilianie Robespierre, bo pani Marta Wcisło raczyła była powiedzieć o terrorze praworządności i o tym, jak skończył Robespierre, miłośnik od ozdrowieńczej mocy przemocy, który sam trafił na gilotynę, zgilotynowawszy, czy decydując o tym, żeby zgilotynować wielu przed nim. I ten strach to jest to samo, co było w
tak zwanym Komitecie Ocalenia Publicznego, czyli takim rządzie rewolucyjnym. Znakomicie to opisała Stanisława Przybyszewska w sztuce Danton, powtórzył to za nią Andrzej Wajda. I ten Komitet Ocalenia Publicznego to była taka jaczejka, która zamknęła się, i im mniej wiedzieli o świecie zewnętrznym, tym bardziej się bali i tym więcej podejmowali decyzji o terrorze. I to jest ten przypadek. Przepraszam, a ta ekipa skąd ma wiedzieć o świecie? To jest ten przypadek. Przyjęli z buta TVP, wszyscy na nich, dla nich tam, przepraszam, teraz dwoją się i troją, padają plackiem. No ale cóż, teraz przejrzyjmy może kadry tej obecnej władzy, również pod kątem inteligencji emocjonalnej i empatii. Na początek pani Sroka. Jawi nam się taki obraz, oto Zbigniew Ziobro leży chory w szpitalu, walczy z nowotworem, a tu ABW wywala mu drzwi. Nie jest prawdą, że zostały rozbite okna, tak jak twierdzi Patryk Jaki, wywala drzwi i wchodzi do domu, w którym nie ma nikogo. Po pierwsze, gdyby uprzedzano o tym, że nastąpi przeszukanie, to ta czynność byłaby zupełnie niezasadna. Także uprzedzanie przed czynnością przeszukania, no tutaj nie mogło mieć miejsca. Ja nie oczekiwałem, żeby mnie wcześniej informować, że będą przeszukania, tylko w momencie, kiedy przyjechali panowie, mieli obowiązek się ze mną skontaktować i umożliwić mi skorzystanie tych wszystkich moich uprawnień, zwłaszcza, że posiadali do mnie kontakt, który był bezpośrednio w siedzibie instytucji, która wydała bezprawne polecenia, czyli w prokuraturze krajowej. Tam mój numer jest w każdym sekretariacie, no prawie każdym, i ten numer się nie zmienił i nikt na ten numer nie próbował zadzwonić, nie żeby mnie uprzedzać przed dzień czy z wyprzedzeniem kilkugodzinnym, tylko kiedy tu już się zjawiono, by mieli obowiązek wykonać do mnie telefon. Tego nie zrobiono, a to jest uprawnienie każdego polskiego obywatela. Pani Sroka podobno była policjantką i powinna mieć całe jakieś szczęście, że była, jakieś choćby blade pojęcie o kodeksie postępowania karnego. Aha. To ja uświadomię panią Srokę, bo może nie zdążyła poznać przez wiele lat swojej służby, że obowiązują artykuły 219, 220 i 224 kodeksu postępowania karnego, i one mówią tak, artykuł 219, że jest obowiązek zawiadomienia osoby, u której dokonuje się przeszukania, o celu przeszukania i wezwania do wydania przedmiotów. Można zrobić takie przesłuchanie ad hoc niejako w pilnych sprawach, potem złożyć stosowny wniosek, natomiast trzeba zagwarantować obecność właściciela albo osoby przez niego upoważnionej. Jeśli takiej osoby nie ma, to musi być obecna osoba, jeden z domowników albo ktoś z sąsiadów, kto może być taką osobą zaufania, i ona musi być cały czas podczas tych czynności, czyli nie może być tak, że jest jakaś dziura, że wchodzą sobie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i na przykład przez 2 godziny mogą robić co chcą, nikt tego nie rejestruje, kamery zaklejone, i podrzucić cokolwiek, wszystko może się zdarzyć. I te rzeczy opisane w tych 3, łatwo zapamiętać, artykułach kodeksu postępowania karnego są obowiązkowe. Łatwo zapamiętać, to już było moim zdaniem zbyt jednak okrutne dla pani Magdaleny Sroki, to sformułowanie, które padło z twoich ust, ponieważ pani Sroka ma problem z zapamiętaniem nawet tego, co przed chwilą pytała, to widzimy. Aha. Na komisji, zadaje pytanie, mija 10 sekund, ona musi startować od zera, tak jakby się cały czas twardy dysk tam uruchamiał i nie mógł do końca uruchomić. I to nie jest fajna rzecz. Może mało ona tego jeszcze pracuje na tych miękkich dyskietkach, co to kiedyś były. Być może tak, ale nie jest to dobra reklama miękkich dyskietek, co to kiedyś były. Nie jest. Bo one jednak działały, prawda? Jakoś tam lepiej, gorzej, ale działały. Natomiast tutaj pani Sroka działa tak, że nawet ci, którzy wsadzili ją na ten, chciałem powiedzieć, zaszczytny, ten zabawny fotel szefowej komisji śledczej sejmowej, no już są ją z tego fotela tam przesunąć. Ja rozumiem, że baba z wozu koniem lżej, może pan mecenas Giertych się odważy na przykład i zasiądzie tam na tej komisji, on się zacznie wtedy kompromitować od głosami Paszczenką, ale z panią Sroką chciałem powiedzieć, że dzieje się coś niedobrego, ale nie przypominam sobie takiego momentu, kiedy działo się coś dobrego. Także właśnie to mi się podoba, że to jest konstans. Bo ja jestem prawie przekonany, że będąc tyle lat w policji,
uczestniczyła w jakichś przeszukaniach, bo w zasadzie to prawie nie sposób tego uniknąć. Może to... chociaż w torebce sobie szukała. Aha, czegoś, może takie malutkie. Rozumiem. To wtedy nie wiedziała, że obowiązuje kodeks postępowania karnego i te artykuły 219, 220, 224. Dopiero się o nich teraz dowiaduje? Znaczy, to znowu zakładasz optymistycznie, że się dowiaduje. Aha. To znaczy usłyszała o nich, a dowiedzieć się to moim zdaniem oznacza przyjąć to do wiadomości i potem nie chodzić i nie opowiadać bzdur w telewizji. A tu jednak... mam pewne problemy, ale obok siedział jeszcze tęższy umysł, co wydaje się niemożliwe. Tęgi umysł. Doktor prawa. Doktor prawa. Człowiek, który w takich sytuacjach podpala się jak tojtoj pod jego kamienicą. Rzeczpospolita odzyskała siłę, Rzeczpospolita odzyskała sprawczość dzięki zwycięstwu 15 października, koalicji 15 października, dzięki temu, że premier Tusk razem z ministrem Bodnarem, prokuratorem generalnym, wprowadzają standardy, uniezależnili prokuraturę, bo tak naprawdę to, co zrobili premier Tusk z ministrem Bodnarem, to jest rozbicie mafii. Oni rozwalili mafię, szanowni państwo. Najprawdopodobniej, i tego dotyczą działania niezależnej prokuratury i służby specjalnej ABW, działała tam zorganizowana grupa przestępcza również na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zapytałbym, czy doktor był na obchodzie jakimś, prawda? Bo ty powiedziałeś, że to doktor Brejza, a ja bym raczej szukał kogoś, kto przeprowadził jakiś obchód i sprawdził, czy pan doktor Brejza ma wszystko równo. A myślałem, że jako pacjent doktor Brejza. No coś w ten deseń, bo chciałbym, żeby obchód właśnie dotyczył raczej pacjenta Brejza, a nie żeby to doktor Brejza robił obchód, no, tak. No bo to wtedy bo to będzie znowu, wiesz, ten toj wywalił. Tak, to jest zdecydowanie niebezpieczne. Szanowny panie doktorze Brejza, mafia, powiada pan. Zorganizowana grupa przestępcza. To może tak. Na kogo jest wniosek o aresztowanie z tych, u których były przeszukania? Uwaga, teraz wymienię strasznych zbrodniarzy. Dwie kobiety zajmujące tam dyrektorskie stanowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości i jeden ksiądz. No, a ksiądz to mafia, to szef, wiesz, fundacji. Tak zwana czarna mafia wtedy. I te dwie kobiety i ten ksiądz to jest mafia. Weź się pan stukni. Może chodziło o zespół mafia. Tam, gdzie pan Andrzej Piasek Piaseczny śpiewał, bo pan Brejza wyglądał mnie takiego, co mógł się w tych utworach zasłuchiwać, ale szczerze mówiąc... I ten zarzut 231, czyli takiego paragrafu, państwo wiedzą, że to tam niewiele znaczy. I to jest ta mafia. No, tak. Trzeba się mieć rzeczywiście. Zobacz, pewien bo pan problem. Brejza z reguły chciał się kierować takiego kozaka, prawda? Niektórzy mówią, no kozak w necie i coś tam dopowiadają, że nawet nie pamiętam co. A, że Brejza w świecie coś takiego jest. No ale tutaj kozaka jednak nie pokazał, ani sam siebie nie pokazał jako kozaka właśnie takiego twardziela, no bo nie wymienił ani jednego nazwiska. Jeśli chłop coś wie, że gdzieś jest mafia, to bach po nazwiska. Przecież zrobiłby wielką karierę polityczną, gdyby nagle tutaj wymienił Ziobro, tam jak i tak dalej. Normalna mafia. Tylko dlaczego on nie wymienia? No bo wie, że dostałby, że dostałby po Brejzie po prostu natychmiast od każdego sądu, nawet od sędziego rozgrzanego na potrzeby Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska. Kiedyś pan Komorowski, przypominam, mówił, że sędzia już jest rozgrzany, jakby co. Więc nawet rozgrzany sędzia dałby panu Brejzie klapsa w Brejze i po prostu by było po sprawie. A widzisz, już tutaj ta odwaga się jednak kończy, jak trzeba opluć i tego typu rzeczy. Jutro będą postępowania w sprawie ewentualnego aresztu dla tych dwóch kobiet, powtarzam, i jednego księdza, bo to jest ta mafia, panie Brejza, tak. I oni pewno już wcześniej podpalili panu tego tojtoja. A jasne, że tak. I wtedy to wszystko, co w tym tojtoju było, wypłynęło i pan Brejza wciąż lubi w tym jakoś tam, nie wiem. Dobrze się w tym czuje. Chyba. Może nawet jak nie lubi, to wpłynęło na niego. Ta Breja, która wypłynęła. Tak. Breja, powiedziałem. Breja. Jedna litera. Prawda? W sumie niewielka różnica, jak się okazuje. No co to jest jedna litera? No tak. W sytuacji znaczeniowym praktycznie nie ma żadnej różnicy. No ale skoro wspomniałeś o tym, że wśród aresztowanych jest osoba duchowna, no to jest człowiek, który już będzie mógł sobie to podciągnąć pod opiłowywanie katolików.
Dlaczego nie można było tego zrobić tak jak w 2017? Panie ministrze, pozwoli pan, kiedy podobne przeszukanie było u pana posła Gawłowskiego. Wtedy prokuratura pana Ziobry robiła takie przeszukanie i dokonała go dopiero wtedy, kiedy pan Gawłowski przyjechał. Ale pan się opiera na tym, co mówi pan Ziobro. Pan Ziobro w tej sprawie stoi pod poważnymi, czy będzie stał pod poważnymi oskarżeniami. Ja nie wierzę panu Ziobrze, nie wierzę panu Jakiemu. Ja mam zaufanie do prokuratury. Nie wierzy pan, że on mówi prawdę, tak, mówiąc, że nikt się z nim nie kontaktował? Nie, nie wierzę. Na pewno pan. A jakie pan ma inne źródło? Poczekajmy. Mamy słowo przeciwko słowu. Właśnie, poczekajmy. Prokuratura. Wierzy pan prokuraturze? To wejście jest na pewno nagrywane, to wszystko jest dokumentowane i prokuratura na pewno w tej sprawie nie przekroczyła. Przecież wie, podobno były zasłonięte kamery zewnętrzne i wewnętrzne, tak pan, ABW zrobił. Ja jestem przekonany, że prokuratura. Przecież my nie, tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zrobić panu Ziobrze przykrość, tylko chodzi o to, żeby zabezpieczyć dokumenty, które potwierdzą właśnie to, o czym mówi raportniku. A sam raportniku potwierdza to, co słyszeliśmy na pewnych taśmach przed wyborami, kiedy pan Marian Banaś, przepraszam, czyli szef NIK-u, obiecywał panu Chmajowi, czyli jednemu z bardziej tuskowych prawników we wszechświecie, że po wyborach będą prezenty. No i to jest właśnie jeden z tych prezentów. Ten sam pan Banaś teraz daje prezenty tym, którzy najpierw go obsobaczali. No taka w ogóle ciekawa bardzo, bardzo postać jest z pana Banasia. Ale mnie się wydaje, że pan Nitras chyba nie zrozumiał pewnej decyzji pana Donalda Tuska, jego ekscelencji Słońca Peru oczywiście, że kiedy został rzucony na odcinek sportu i tamtych różnych ludowych klubów sportowych i tak dalej, to po to, żeby buzię w ciup trzymać na tematy ważniejsze politycznie, ponieważ co się odezwie, to albo wychodzi na to, że cała Platforma to jest banda chamów, albo banda niełków. I tak, ja nie mówię, że tylko jak pan Nitras tak mówi, ale on szczególnie, i to jego takie naprawdę knajackie, proszę pana, ja takie, proszę pana, to ja słyszę czasami w Śródmieściu Warszawy, proszę pana, daj pan 2 złote, a to jest, proszę pana, ja panu coś powiem. No wszystko, co mówi, jest knajackie i co gorsza, jeszcze zakłamane. Być może dlatego mniema pan Nitras, że Zbigniew Ziobro mówi nieprawdę, bo sam, jak wiadomo, pamiętasz słynną historię, kiedy sam kłamał w żywe oczy w czasie kampanii wyborczej, potem się do tego przyznał, potem kłamał, że się nie przyznał. W wyborach samorządowych. Bardzo prawdomówny człowiek. Tylko powiem panu Nitrasowi, że był komunikat prokuratury, a nie czy pan wierzy, czy nie wierzy panu Zbigniewowi Ziobrze, że po prostu czekano na pana Gawłowskiego, który był poza domem w Koszalinie, czekano przed jego domem i czekano wiele godzin, bo pan Gawłowski nie mógł dojechać i nic się nikomu nie stało z powodu tego czekania, więc bardziej proszę się trzymać faktów niż tego, w co pan wierzy albo o czym jest przekonany, bo jak nam pan mówi, nam tu wszystkim, którzy notabene na pana podatki płacimy, żeby panu płacić jako ministrowi, to przepraszam za wyrażenie, nam wisi i powiewa to, o czym pan jest przekonany, bo to nie ma żadnej wartości, żadnej. Tak, ja bym wolał, że pani teraz powiedział jednak w końcu, na czym jedzie, bo pamiętam, jak kiedyś jechał na autostradzie, nomen omen, i tam też mu się cofało, znaczy auto mu się cofało, a tutaj zdaje się mu się cofa. A potem wszystko, niemieckim policjantom tłumaczył, że musiał tak jechać. Tak, po dzieci. Tak, własne dzieci narażać jeszcze i teraz, proszę pana. I wyciągnął legitymację, i żeby nie płacić mandatu. Otóż to. No, a za chwilę okażemy panu, proszę pana, panie Nitras, okażemy panu teraz, że prokurator wierzy panu Ziobrze i niech pan wierzy też panu Ziobrze, bo okazało się, że żadnej próby kontaktu nie było, o czym opowie pan prokurator Nowak. Ostatecznie to przeszukanie wykonano przy obecności osoby przybranej, co jest pewnie zgodne z przepisami. Ale proszę nam pozwolić zrozumieć, bo wielu z nas usłyszało w czasie konferencji prasowej pana, że wykonano te czynności pod obecność osoby przybranej. Co to znaczy osoba przybrana? No, przepisy to regulują. W pierwszej kolejności staramy się, aby to była osoba, do której jest skierowane przeszukanie. Następnie inny domownik. W tym przypadku takich osób nie było. Staraliśmy się, aby była to osoba z kręgu najbliższej osób dla Zbigniewa Ziobry, no ale tutaj mieliśmy decyzję odmowną. Wobec powyższego w takiej sytuacji możemy wziąć inną osobę przybraną. No nie chcemy tutaj konkretnie wskazywać. Czy ktoś z rodziny, znajomy, czy osoba zaufania publicznego? Nie była to osoba z rodziny, natomiast nie chcemy jej wskazywać, no też dla jej dobra.
Och, jaki wrażliwy. No bo to wstyd jest oczywiście. Jaki wrażliwy pan prokurator. Chociaż ta osoba może być niewinna całkowicie, bo mogła zostać... Pomijam, że tak zdolny prokurator to pewnie wiedzieć, że się mówi w języku polskim wziąć, a nie wziąć. Ale on może chciał coś wziąć z tego domu. Chyba tak. Albo ci, co tam byli. Tak, to możliwe jest. To jest możliwe, bo... I wtedy by się przydała osoba przebrana raczej. To trzeba było się przebrać. Pan Nowak, zresztą ta zbieżność nazwisk niesamowita, prawda? Tak czy owak, sprawiedliwy jak Nowak. Tak normalnie to przychodzą, żeby wziąć i wiedzą, co wziąć, a jak ktoś przychodzi, żeby wziąć, to może podrzucić. No i tutaj prokurator Nowak, no niestety, powinien uświadomić panu Nitrasowi, że nie było próby zawiadomienia o tych czynnościach pana Zbigniewa Ziobry, bo mówił o tym pan Nowak, natomiast powiedział jedno zdanie, które moim zdaniem jest kluczem do całej tajemnicy i tu już się pan Nowak, prokurator Nowak wysypał. Powiedział tak, sprawa ta, przynajmniej w chwili obecnej, nie jest motywowana politycznie. Przynajmniej w chwili obecnej. A chwila, chwilo trwaj, jesteś piękna. Ja lubię takie określenia, chwila obecna, dzień dzisiejszy i takie tego typu, bo to... Ja bym chciał, żeby pan Nowak nas też uświadomił, czy nam wszystkim powiedział, kiedy ona będzie motywowana politycznie. Moim zdaniem to jest od początku motywowana politycznie, ale jeśli on zna ten moment, czy to za tydzień, czy za dwa, to bardzo proszę, niech nas pan poinformuje. Ona jest motywowana politycznie od 15 października. Przecież to proste jest dla każdego. No, a pan Nowak niech idzie sobie coś wziąć razem z panem Nitrasem. Wracamy po reklamach. Cała operacja, która doprowadziła do zwycięstwa wyborczego, polegała na dwóch wielkich kłamstwach. To pierwsze dotyczyło rzekomej dyktatury w Polsce i rzekomego łamania praworządności, a druga, no to seria różnego rodzaju zapowiedzi, w tym te 100 konkretów, które w ogromnej mierze musiały być składane w złej wierze, po prostu dlatego, że chociaż bardzo nisko oceniam intelektualne przygotowanie tej grupy do rządzenia, to nie sądzę jednak, żeby oni nie zdawali sobie sprawy, że po prostu to, co zapowiadałem, jest nierealizowalne. I dzisiaj no, trzeba było znów odwołać się do igrzysk, tylko że te igrzyska są, powtarzam, wielkim łamaniem prawa i prowadzą do takiego stanu, który już dzisiaj trzeba po prostu określić jako stan, w którym w Polsce przestała obowiązywać konstytucja. Dobry wieczór ponownie. Pozwolę sobie się delikatnie nie zgodzić samemu sobie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Ja też nie bardzo wierzę w intelektualne możliwości wielu ministrów tego rządu, ale jestem troszkę bardziej sceptyczny. Znaczy, mógłbym podać co najmniej kilka nazwisk osób, które naprawdę uwierzyły to, że pan Donald Tusk, jego ekscelencja Słońce Peru, w ciągu 100 dni przeprowadzi 100 konkretnych ustaw. Tam są tacy ludzie, moim zdaniem, i pan prezes Kaczyński był wyjątkowo dla nich łaskawy, że ich nie wymienił, wręcz uznał, że być może takiego zbioru nie ma. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. Stanisław Janecki. Ta rozmowa była ważna z paru powodów, ale jeden najważniejszy jest taki. Pan prezes Kaczyński... Były premier powiedział tak naprawdę, co ci ludzie robią, ci zamachowcy na demokrację. No bo tu mówiliśmy cały czas o zarzutach, głównie z artykułu 231 kodeksu karnego. Natomiast to, co się dzieje i za co odpowie pan Tusk, pan Bodnar, pan pułkownik Sienkiewicz, bo nie wątpię, że odpowiedzą, to są artykuły 127 i 128 kodeksu karnego. I już uśmieszek pana Tuska, pana Bodnara, szczególnie pana Sienkiewicza, już powinien im z buzi spełznąć. Bo co jest powiedziane w artykule 127 ustęp 1? Otóż tam chodzi o przestępstwo zmiany siłą ustroju Rzeczpospolitej. Te zamachy, które się dokonały i które są planowane na instytucje, to jest zamach na ustrój Rzeczpospolitej. I to jest karane minimum 10 latami więzienia do dożywocia włącznie. Więc wiedzcie, chłopcy, w co się bawicie. A teraz artykuł 128. I tam jest z kolei zapisane, że usunięcie
organu konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej, na przykład prezesa Narodowego Banku Polskiego, to jest przestępstwo karane od 3 do 20 lat więzienia. I możecie się bawić, możecie udawać, że tego wszystkiego nie ma, ale to jest. I to wisi nad wami. Staszku, ale to widzisz, to oni się pośpieszyli z tym wypuszczaniem. Teraz wypuszczą 20 tysięcy. Ja nawet przez chwilę myślałem, że może tu chodzi o robienie miejsca właśnie dla samego siebie, no żeby te cele nie były przepełnione, jak potem na przykład pan Bodnar stanie przed wymiarem sprawiedliwości, ale jednak z tej drugiej strony, bo zdaje się, że bardzo mocno na to pracuje. Bardzo. No, no to może chodziło, tak myślałem nawet, no wyrzucą 20 tysięcy, to tam se 20 wejdzie i będzie miało miejsce jak dla 20 tysięcy, te cele będą takie wypasione, no ale jednak to będzie miejsce odosobnienia, prawda? A tutaj wypuszczają, a jeszcze nie wiadomo kiedy, kto, gdzie tam, jak wejdzie. No i ciekawe, że widziałeś gdzieś ostatnio kogokolwiek poza panem Bolkiem Wałęsą w koszulce Konstytucja? Nie. Kompletnie. Oni spalili, zupełnie chyba nic. Zrobili z tego szmatę, znaczy z tych koszulek szmatę. Tam na ścianach sobie wieszali różne plakaty z tym. Cuda. A teraz nie. W ogóle słowo Konstytucja jest chyba jakieś obrzydliwe dla tej ekipy, ponieważ jeśli oni się posługują jakimś słowem, wytrychem, to jest to praworządność. Ale to jest takie pojęcie, jak kto sobie tam interpretuje. No, taka praworządność, jak rozumieją pan Tusk, tak mówił zresztą, że stosujemy prawo nie. Tak, jak my je rozumiemy. Konstytucja nie. No ale jak się ma nad głową 127 i 128 KK, to jest w 17 rozdziale kodeksu. Tak podpowiem, żebyście sobie przeczytali. Nazywa się przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. I jak się anulowało, bo się anulowało, też pan prezes Kaczyński o tym wspomniał, przynajmniej dwa artykuły Konstytucji, czyli 7 i 10. 7 to jest o działaniu zgodnie z prawem i na podstawie prawa, a 10 to jest równowaga władz, bo tu się dokonał zamach. Władza wykonawcza właściwie zlikwidowała albo zrobiła sobie chłopców na posyłki z dwóch pozostałych władz. I to jest problem, który też powinien być ścigany, bo to jest delikt konstytucyjny. Ja się zastanawiam, jak ci wszyscy bohaterowie, ja wiem, że tam teraz mogą nas nie słuchać, ale radziłbym, żeby nas posłuchali jednak. I jak zaczną sobie myśleć, że tu nie chodzi o 231 kodeksu karnego, tylko o 127 i 128, i jak się zmieni władza, to z tych artykułów będziecie sądzeni, a nie z 231, czyli nadużycie władzy. I już tak fajnie nie będzie. Być może trzeba będzie uciekać, no być może ta taczka będzie zbyt wolna, może po prostu zamienią te taczki. Zawsze u Łukaszenki można poprosić o azyl. Można, można, tak. Zwłaszcza, że to wielki przyjaciel przecież tej władzy, no, mówił, on czekał na wygraną tej ekipy. No właśnie. To teraz pokażemy państwu posła. Obaj ze Staszkiem przyznajemy się bez bicia. Naprawdę nie mieliśmy świadomości. Dobrze mówię, Staszku, też nie miałeś tej świadomości, że nowym, no w sumie już nowym, od paru miesięcy, jak się okazuje, szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej jest pan Zbigniew Konwiński. Proszę zobaczyć, kto zastąpił pana Budkę i czy to jest zmiana na lepsze. Czy to było uzasadnione, czy należało poczekać na to, aż Zbigniew Ziobro odbierze telefon? Aż Zbigniew Ziobro odbierze telefon, być może jakieś dokumenty w tym czasie zginą, na których... Ale pan wie, że on trzymał w domu jakieś dokumenty po tylu miesiącach i po zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej między innymi? Z jakichś powodów służby chciały wejść i weszły do domu Zbigniewa Ziobro. Być może miały informacje, które do tego... Na pewno miały informacje, które jakby wejście samo czyniły zasadnym, a co do działania służb, niech po prostu robią swoje. Powtórzę to, co słyszałem przez wiele ostatnich lat. Jak ktoś jest uczciwy, to nie ma się czego obawiać. Zbigniewa Ziobro nie było w tym domu, także nikt tutaj na nikogo nie napadał. Weszli, realizowali swoje czynności służbowe. I tak powinny działać służby, powinny po prostu robić swoje. To rozumiem, że gdyby ktoś na przykład, no, łamiąc prawo, ci złodzieje włamali się do domu pana Konwińskiego,
to też by uznał, że nic się takiego strasznego nie stało, bo nie było go w domu. To takie w zasadzie, no to co tam, to nic mi nie zrobili, no to, że tam zabrali parę rzeczy, no to tam... To jest tylko różnica między rozbojem a włamaniem. Oba są przestępstwami oczywiście, no ale co to za różnica? Rozbój, jakby tam kogoś poturbowali, to przecież chyba... Pan Konwiński nie wie, że w artykule 219 jest wymóg przy przeszukaniu, żeby były uzasadnione, udokumentowane podejrzenia, że tam znajdują się materiały czy rzeczy, które są przedmiotem tego dochodzenia. No tak. Nikt o tym warunku nawet nie wspomniał. A po co? Przecież u pana Bodnara to się specjalnie chyba. Ale pan Konwiński mówi, że było uzasadnione. Dla niego tak, wszystko, no skoro, no to zawsze tak tłumaczą, wszyscy zamordyci tak tłumaczą, czy trzeba było wchodzić z buta do TVP, no skoro było wejście, to znaczy, że trzeba było, i każdy z tych zamordystycznych, przepraszam bardzo, polityków uwielbia tak mówić. Natomiast powiedział jedną rzecz jeszcze pan Konwiński w czasie tego wywiadu, powiedział: nie chcę mówić o chorobie, bo nie jestem lekarzem. Panie Zbyszku, jeśli tak mogę do pana powiedzieć, ale człowiekiem to pan chyba jest, więc generalnie o chorobach rozmawiają również ludzie, coś czują, jeśli ktoś jest chory, czują jakąś empatię, czasem nawet potrafią współczuć. Ja rozumiem, że w Platformie Obywatelskiej takie pojęcie jak współczucie, no, musiało zostać wyrzucone jeszcze szybciej niż pan Jan Rokita z tej Platformy, ale mam podejrzenia, że tu nie chodzi o to, że pan nie jest lekarzem. Mam podejrzenia, że coś z jakimś tam człowieczeństwem gdzieś tam zaszwankowało. Tak, no bo jeśli czytam, że pan w tym samym wywiadzie mówi: Ziobro próbuje robić z siebie ofiarę, no to trzeba być chciałby po prostu... pan robić z siebie takie ofiarę, pan jest taką ofiarę, panie Zbyszku, tak? No to bardzo ciekawe. Chciałby pan? Właśnie. Znaczy on robi z siebie ofiarę, akurat pan Konwiński robi z ale siebie ofiarę, tylko losu niestety bardziej. Ja sobie przypominam przecież, bo to nie jest odosobniony przypadek, bohater Platformy Obywatelskiej, Sebastian Kościelnik, który kandydował nawet na posła, ale społeczeństwo uznało, że to jednak przesada. Tak, że żeby jedna, taką osobę wybierać. Jak on spowodował ten wypadek z panią premier Beatą Szydło, pani premier była mocno poturbowana, naprawdę mocno. Miała obrażenia wewnętrzne. Nikt z tamtej strony, premier tego państwa, nawet nie pisnął słowa współczucia, zrozumienia, pozdrowienia, no bo ból, te wszystkie rzeczy. Przypominam sobie też wcześniejszą sytuację, katastrofę helikoptera, w którym był Leszek Miller. I wtedy wszyscy tak zgodnie, to co, pani Beata Szydło nie jest człowiekiem? Pan Zbigniew Ziobro nie jest człowiekiem? Nie zasługują na choćby słowo współczucia? No, bo niestety jest też tak, że poza prawem, które będzie ścigało co niektórych z jaśnie państwa obecnie rządzących, no być może jakieś wyrzuty sumienia co niektórych będą ścigały. Chcę wierzyć, że pan Zbigniew Konwiński takie wyrzuty kiedyś będzie miał. Natomiast przypuszczam, że wątpię. Przypuszczasz, że wątpisz, natomiast w następnym przypadku to już jest pełna patologia i tutaj żadnych wyrzutów sumienia nie będzie. Wśród demokratycznych członków komisji jest jasne, że skoro może się pojawić, jak mówię, praktycznie przed kamerami, w każdej chwili przed kamerami mediów, no to znaczy, że też może zeznawać przed komisją. Nie jest w tak złym stanie, o którym świadczyłyby wypowiedzi jego kolegów partyjnych, czy pewne zdjęcia, które publikował, że leży na łóżku szpitalnym. No nie, no, no nie leży, tylko stoi i mówi, obojętnie czy prawda, ale dość prawnie. Ale czy to wystąpienie wczoraj jeszcze sprawiło, że dzisiaj wyślecie mu wezwanie na komisję? W najbliższym dowolnym terminie? Myślę, że to się stanie, jeśli nie dzisiaj, to w najbliższych dniach, jeszcze w tym tygodniu, tak, tak. Ja przynajmniej będę o to wnioskował. Ja bym też o parę rzeczy wnioskował, ale chciałem tylko zwrócić uwagę panu Marcinowi Bosackiemu, bo to jego państwo widzieli, że jednak cała Polska, no tak, cała Polska słyszała, jak mówi w tej chwili pan Zbigniew Ziobro po wygląda. Operacji. Jak wygląda, tak. No ale to akurat wygląd dla pana Bosackiego to by nie miał żadnego znaczenia, choćby tam na noszach mieli go
pana Ziobrę przytachać, ale problem jest po prostu też z komunikacją, bo absolutnie nie mam zamiaru apelować do jakichś ludzkich uczuć pana Bosackiego, zwłaszcza że bo przesłuchania są wielogodzinne. No to przy okazji tabloidowa historia jego związku i tego, że jeszcze w czerwcu 2023 roku mówił o swojej żonie ówczesnej, zakochałem się w niej zanim ją zobaczyłem i mówił ciu, 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 jak pięknie, pięknie, a już wtedy, o czym żona poinformowała później, miał kochankę i to tak już no, nie tydzień, nie dwa, i zostawił potem tę żonę z czwórką dzieci. To świadczy o tym, że no właśnie, że to jest tego typu człowiek. Ja przepraszam, że mówię o jego prywatnych rzeczach, jak państwo wiedzą, rzadko jednak to robię, ale skoro to się wszystko składa do nomen omen kupy, no to czemu tego nie złoży? No tu jest jedna rzecz, czy pan Marcin Bosacki ma jakieś pojęcie o terapii nowotworowej, że są różne fazy pooperacyjne przy chemioterapii, trzeba jakąś aktywność, bo to jest nawet wskazane. To przepraszam, bo mnie szlak trafia. Do cholery miałby umierać na pana oczach, żeby pan się przekonał, że to jest człowiek chory, który zasługuje na współczucie, czy wy już jesteście totalnie pozbawieni jakichkolwiek uczuć, jakichkolwiek, bo o wyższych to w ogóle nie ma co mówić. No ale widocznie za to są, że tak powiem, wypłacane punkty, apanaże i wpływy w tejże formacji, czyli w Koalicji Obywatelskiej, bo przecież gdyby tak nie było, gdyby Donald Tusk na takie rzeczy naprawdę się wściekał, by uznawał, dobra, musimy się wyzbyć w Polsce tego PiSu i pisowskiego elektoratu, ale jednak no trzymajcie jakiś tam fason, żeby ludzie nie pomyśleli, że my jesteśmy już kompletnie zbyt lęceni. Gdyby tak uznał, to jeden krótki telefon, Bosacki, shut up, please, jest po wszystkim. Jakby, nie ma takiego telefonu. Ale jak miałby to uznać facet, który na wiecach partyjnych opowiadał o mordercach kobiet? No. Jak miałby to uznać? No i to się niestety kłóci, no jak to głowa psuje się od góry. Głowa psuje się od góry i psuje się tak, że już tam prawie nic nie zostało. No. Może to i lepiej nawet. No teraz oddamy głos panu mecenasowi Lewandowskiemu, który opowie co nieco więcej o tym, jak wyglądało przeszukania. Całą dobę trwało przeszukanie domu Zbigniewa Ziobry? Tak, bo bardzo można było, przepraszam, od fundamentów do postrych. No, wedle moich informacji też z dzisiejszego poranka doszło do zabezpieczenia tak istotnych dokumentów dla sprawy dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, jak strategia komunikacyjna Zjednoczonej Prawicy, czyli dokument kompletnie niezwiązany z przedmiotowym śledztwem, mimo to prokuratura je zabezpieczyła. Natomiast tam sytuacja była wedle mojej wiedzy taka, że funkcjonariusze weszli do teściów pana ministra Ziobry, gdzie były dzieci, i między innymi kazali im okazywać to, co jest na tych tabletach, tak, w związku z weryfikacją, czy to są urządzenia też dzieci, czy nie. Natomiast doszło faktycznie do zabezpieczenia bodajże telefonu i tabletu. Bardzo to przyjemnie tak wygląda. To jest ta uśmiechnięta Polska. Czego oni szukali Polska tam całą dobę? No, czy mówiłem ci, żarcia dla zombie, czyli dla Silnych Razem, Obywateli RP. Pruli ściany, wszystkich podłogi, czy co? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Czy, wiesz, pytanie, czy naprawdę szukali, a może chcieli coś podrzucić, bo i tego typu wersje są. Po co były zaklejane podsłuchy kamery? Pozakładać. Po co były zaklejone kamery? Podsłuchy pozakładać. Jeśli to jest legalna rzeczy akcja, zdaniem jaśnie państwa i pana Tuska, i pana Bodnara, i tych ludzi, którzy to zrobili, no to dlaczego są kamery zaklejane? Dlaczego to się nie odbywa? I dlaczego pan Nitras po raz kolejny kłamie, że to było nagrywane? No jak miało być nagrywane, skoro kamer nie było? Czyli nagrywali ci, którzy dokonali tak zwanego włamu. No to śmieszne bardzo rzeczywiście. Nie, jeszcze tam, nie wiem, bo tu jakieś garnki przeszukiwali. Wszystko, co tam jeszcze mogliby zrobić. W kominie jeszcze trzeba było zajrzeć. No Ruscy jakby weszli, to wzięliby blender jeszcze na przykład. O, praleczkę lodówkę, jakąś, lodówkę na plecy. To. Nie wiem, czy coś nie poginęło. A skąd ja mam wiedzieć? A, bo aha, trzeba by zrobić protokół. Słyszysz, że była osoba przybrana, a może była przebrana i w związku właśnie z tym, wiesz. Bo trzeba by było zrobić protokół jednak. No. Wczoraj powiedziałem, dzisiaj powtórzę, numer rejestracyjny tego Nissana, co tam stał. I to ci państwo tacy delikatni, WJ 78503,
tak do zapamiętania, bo oni mogą się czuć. Moim zdaniem oznakowań nie mieli za bardzo żadnych, prawda? To wszystko, mówię, że oznakowań żadnych. Jakichś specjalnych? Nie. Żadnych. Nie, to ciekawe, czy mieli twarze zamaskowane też, kiedy kazali dzieciom mieli. Pokazać, co jest na tabletach. Aha, mieli tam, ale czy przy Aha. dzieciach, to by nieźle dzieci wystarczyło, ale po nich wszystkiego się można spodziewać. To raczej tak, no to co, proszę, obnażyli twarze tak. przed dziećmi? Pewnie nie. Nikt nie miał żadnej nalepki. Jeden miał na ramieniu, też o tym mówiłem, medic Risk Line, czyli że on pomocy medycznej udziela, a wszyscy inni zero informacji, skąd są. Ja bym zrobił coś takiego, gdybym był sąsiadem. Wezwałbym policję po prostu. Mhm. Że jest włamanie. Przecież ilu jest przebierańców, którzy udają policję, służby specjalne i tak dalej. Skąd ktoś, kto był świadkiem tego, mógł wiedzieć, że to nie jest ten przypadek? No. Wzywamy policję i co ci panowie tu robią, dlaczego się włamali i o co tu w tym wszystkim chodzi? Tak, to wszystko Przecież przypomina. Zamaskowani faceci, bez żadnych, nikomu się nie legitymują i sobie. Tak. A myśmy to już przeżywali w Polsce. To były takie lata, że tak ludzie wchodzili, wtedy krążył wierszyk nawet po szkołach podstawowych. Stuk, puk, kto tam, harcerze, nie wierzę, otwieraj chamie, ZOMO nigdy nie kłamie. To bardzo to przypomina. Myślałem, że to już będzie wyłącznie w takich lekcjach historii dla dzieci, a tu się okazuje, że trzeba się tych wierszyków uczyć od nowa. Od nowa. I tyle, oni tak się popisują, że jest tyle tych miejsc, gdzie oni tam... przeszukania czynili. No bo wszędzie szukają tej papki karmy dla zombie, bo oni się domagają krwi. Krwi, jeszcze raz krwi. No to co, pan Tusk ma swoją upuścić, przepraszam? Myślałem, że własnych świadectw maturalnych. Że skończyli jakąś szkołę. Jakich? Maturalnych? No. Chyba naturalnych. Znaczy maturalnych, Gdzie? Bo tam większych ambicji mogą nie mieć. Tam Kolegium Tumanum wszystkim nie dostarczało tych papierów. Powiem ci, że z tych częstych wpisów na Twitterze, którym obdarzają ludzi myślących inaczej niż oni, to może powinienem powiedzieć ludzi myślących właśnie, no bo to rzeczywiście to już by wystarczyło, to ja tam matury to nie widzę, chyba że tam we 20 by poszli i każdy miałby na jedno pytanie odpowiedzieć. Nasz następny bohater, to jak oceniasz jego? No że ja ciągle, jest, nie, wiem, czy ja nie, ciągle nie wiem, na czym on jedzie i czy przekracza białą linię, czy nie. Może pan wymienić, w jaki sposób nowy rząd przyczynił się do zmniejszenia inflacji? Chociaż pięć rzeczy, skoro z dumą przypisujecie sobie spadek inflacji. Ale ona obiektywnie spadła. Proszę pana, to dzięki wam? Tak, dlatego, jakim posunięciem konkretnie? Na przykład. Proszę pana, po pierwsze, że powiedzmy coś szczerze. Trzy miesiące rządzicie. Ale widział pan, jak ustabilizowała się złotówka? Widział pan, jak tańsze są polskie papiery dłużne? Jak mniejsze są potrzeby kredytowe rządu? Ze względu na to, że rząd jest przewidywalny i świat ma do niego zaufanie. A prezes Glapiński ma w tym jakąś zasługę, widział, czy nie? Prezes Glapiński to jest człowiek, który spowodował ten wystrzał inflacyjny. Zrobiłem to, co zrobiłem. Dzięki mojej prognozie doszliśmy do takiej sytuacji. Prognozy się sprawdziły. To teraz powiedzmy. Poniżej 3%. Podejrzewam, że pan też z wielką, czasami nawet zainteresowaniem oglądał konferencję pana Glapińskiego. To jest ale nie dla ten show. No właśnie, ale nie dlatego, że on uspokajał atmosferę, tylko że on opowiadał tak niestworzone rzeczy, że rynek. Wie pan, to jest trochę jak diagnoza lekarska, tak? Jest pan, idzie pan do lekarza, miał pan badania i oczekuje pan od lekarza, który panu to opowiada, pewnej powagi, pewnego spokoju, ustabilizowania atmosfery. Nawet jak jest ktoś chory, to lekarz jest od tego, żeby zarządzić procesem. A tu wychodzi koleś, który rozpala rynki, złotówka szaleje, giełda spada, bo facet ma konferencję prasową. Lekarz jest od tego, pod warunkiem, że nie nazywa się ciocia osoba w państwie, bo wtedy prokuratura chce mu zabrać immunitet, a jak się zmienia prokuratura i zmienia minister sprawiedliwości, to wycofuje wniosek o uchylenie immunitetu. Natomiast wspomnienia pana Nitrasa z wizyty u lekarza trochę niepełne. Zabrakło mi tego, jaką diagnozę usłyszał tam, kiedy chciał być potraktowany poważnie. Z jaką poważną rzeczą poszedł pan Nitras do lekarza, to ja się tylko mogę domyślać. Oczywiście życzę absolutnie zdrowia i no też zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby nie daj Boże oczywiście zachorował, to nikt go nie potraktuje po tej drugiej stronie sporu politycznego, nawet w 1/10, tak jak potraktowano pana Zbigniewa Ziobrę. I on chyba jeszcze o tym wie i chce na tym, jeszcze na tym też chce jechać. Panie Nitras, nie koleś, tylko pan prezes, pan profesor. Profesor. Kompetentny, wykładający w Szkole Głównej Handlowej. No, kolesia, to pan może sobie pod budką znaleźć. Z budką. Pod budką, z budką. Budka też?
Nie wiem, ale Budka na koledze. Tak mi się, tak mi się skojarzyło. Tak, po drugie, żadnych skoków nie było. Skoki były wtedy, kiedy wyście wypaplali głupotę, że Orlen poniesie główne koszty tych zamrożenia cen i wtedy akcje Orlenu spadły na wartości o miliardy złotych. To takie głupoty to wy potraficie zrobić. Profesor Glapiński jest fachowcem i nie opowiada żadnych bajek jak pani Leszczyna czy inne darmozjady ekonomiczne po prostu, tak, nie mające pojęcia o niczym. Pan prezes Glapiński wywołał inflację na całym świecie. No, i w Europie, w Stanach, wszędzie. Strasz. W Estonii, gdzie była najwyższa, tak, w Europie, to nawet chcieli ścigać pana profesora Glapińskiego, że im wywołał taką inflację. No dobrze, to na koniec tej części, już żeby nie było tak przykro panu Nitrasowi, pokażemy kogoś, kto jest jeszcze lepszy. Drodzy państwo, jeżeli przyjmujemy na siebie rolę, jaką jest rozliczanie innych polityków i siadamy w ławach komisji śledczej, to wtedy to już nie jest pan prezes, to jest świadek. Ja nie jestem już posłem, jestem członkiem komisji, jest pani przewodnicząca, wiceprzewodniczący i jedyne, co jest w stanie zapewnić opinii publicznej, przede wszystkim uzysk tej komisji śledczej, bo z niej uzyskiem nie będzie to, kto kogo bardziej obrazi, kto lepszy bonmot strzeli, to jest nieistotne. Liczy się tylko sprawa. I im bardziej będziemy tą sprawę profesjonalnie prowadzić, skupiać się na pytaniach i odpowiedziach, tym więcej zyska opinia publiczna. Kim pan koresponduje tam? Pani przewodnicząca, ja bym apelował, żeby świadek nie posługiwał się. Bardzo proszę. Zapraszam do żony, proszę, piszę, mogę pokazać. Nie, no proszę odłożyć to urządzenie końcowe. Ale niech się pan nie denerwuje, panie członku, no naprawdę. No właśnie, skąd ta skromność? No pan, osoba Zębaczyńska, jak mówi Paweł Kukiz, no to zaczyna być za skromna moim zdaniem. No jak jest pan członek, to pan członek. A co on teraz mówi? Ja jestem członkiem. No to, że on jest członkiem, to wszyscy od dawna wiedzą. Choćby członkiem Nowoczesnej i nie tylko akurat. No. Jak tam jest pani Sroka i pan Zębaczyński? No ludzie, panie Zębaczyński, pan wariata z nas robi? Wy jesteście w stanie coś ustalić? Chyba godzinę. Wracamy do państwa po reklamach. Słuchajcie, zaraz mam bardzo ważnego gościa. A wiecie dlaczego? Bo od przyszłego tygodnia zmieniają się zasady prac domowych. Pamiętacie Maćka? No i powiedz, jak wytrzymujesz w szkole swoją popularność? Dobrze wytrzymuję. Tak? Tak, nie mam problemu. Zarządzam przerwę od prac domowych na zawsze. Naprawdę bohater, nie? Nie spodziewaliście się? Nie, w ogóle. To jest dla ciebie. Też z podpisem Lewandowskiego. Dobry wieczór jeszcze raz. Tak się zastanawiałem, czy widzę chłopca tego w białej koszuli, tego wyższego. 5-letniego, 6-letniego, chociażbym obraził swoje wnuczkę i wnuczka, no bo one są o wiele rozsądniejsze i mądrzejsze. No bo o co tu chodzi? Ten Maciek, no normalne dziecko, chce być trochę w centrum uwagi, ale premier państwa, który sobie przyjmuje dziecko, żeby uzasadnić likwidację prac domowych, to jest jakiś skrajny infantylizm po prostu. Dla dziecka to jest świetna przygoda, oczywiście. Z tego punktu widzenia nie mam tu żadnych zastrzeżeń, chociaż miałbym do rodziców w związku z tym, to co i czym i kiedy to dziecko zasłynęło, a zasłynęło w kampanii wyborczej w sierpniu 2023 roku. Natomiast skutek będzie taki, że także członkowie rządu Donalda Tuska poślą swoje dzieci, bo już posyłają, do prywatnych szkół, gdzie są normalne prace domowe, gdzie będą mieli jeszcze większą przewagę edukacyjną nad dziećmi w szkołach publicznych niż mieli do tej pory, i będzie segregacja pod względem wykształcenia. To się kryje za tymi głupotami i tym infantylizmem pana premiera. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną jest. Krzysztof Fezet, dobry wieczór raz jeszcze. No ciekawe, że pan Tusk nagle teraz sobie przypomniał, że on to wespół z panią Nowacką wymyślił. To cięcie po prostu po lekturach Norwida, nazwiska można by wymieniać, Słowacki, Mickiewicz, Konopnicka, Żeromski, Masy, Jan Paweł II, Witold Pilecki, Danuta Sidzikowna, w zasadzie polski dorobek tego wszystkiego, co najpiękniejsze, najważniejsze, najmądrzejsze
Nie przypadkiem i Mickiewicz i Słowacki, jak państwo z pewnością wiedzą, walczyli o niepodległą Polskę swoją poezją i to zdaje się, że przeszkadza, ale przypomniał sobie o tym jego ekscelencja Słońce Peru Donald Tusk, świetny dziadek. Słońce Peru Miss Bajero. W zdrobnieniu. Przypomniał sobie teraz, kiedy trzeba przykryć tą ordynarną, obrzydliwą akcję, którą urządzono w domu Zbigniewa Ziobry. Wcześniej urządzano już inne obrzydliwe akcje, państwo wiedzą doskonale, co się stało w Pałacu Prezydenckim i tak dalej. I nagle będzie się teraz ocieplał, rozumiesz, nasz szanowny premier Rady Ministrów, jak to mówi pani Lubnauer, będzie się ocieplał i wjeżdżał na plecach no, biednego, przepraszam, chłopca, bo... Włocławka. Jeśli dalej ma tak się toczyć jego akurat wychowanie, czy jego młodość i wiek nastoletni, no to, no to wyrośnie z niego po prostu kolejna Sebastian Szłapka. No. Sebastian Kościelnik. Albo i w ten sposób, jeśli on sobie już w tej chwili świetnie radzi z popularnością, chętnie zapytał, które z dzieci oglądało ten wiec z klasy. Chyba że chodzi i pokazuje, no tak to też bywa, że dzieciaki w każdym razie mają rzeczywiście różne pomysły. I też nie jestem pewien, czy Donald Tusk zna wyniki badań, które przeprowadziła jedna z fundacji. 82% nauczycieli uważa, że zadania domowe są potrzebne. 82%, a 85% nauczycieli. No bo zdaje się, że znają na tym, na edukacji. Właśnie. To jest możliwe. W przeciwieństwie do pana Tuska. I do pani Nowackiej, która chce sprostać wyzwaniom, tak, chce sprostać współczesnemu światowi. Światowi? Pamiętajmy o tym, tak, że teraz... Całemu światowi? Współczesnemu światowi, aha, całemu chce sprostać i może rzeczywiście takiemu światowi sprosta. Czyli chce wziąć z całego świata tak coś. Tak. Tak. Oni no są dobrze jednak. Kontynuując w tym języku te wyniki badań, 85% nauczycieli uważa, że to nauczyciel powinien decydować, co zadawać, kiedy i ile. Czyli zostaje 15% nauczycieli, którzy, no nie wiem, może to są ci, co na przykład nie stawiali się na matury w czasie strajku słynnego, kiedy przyjeżdżali. No bo się za te krowy przebierali. Tam. Tak, buczeli, tam wyli i tak dalej. Ale skoro użył pan Tusk imienia Maciek, to ja tylko jedną rzecz chcę przypomnieć. Jeśli nas oglądasz, szanowny Maćku, a nie szanowny Donaldzie oczywiście, bo skąd niby ten szacunek miałby się we mnie wziąć w tym momencie. Wziąć, przepraszam, wziąć, już, wziąć. Już po nowacki jesteś. Nowa norma. Tak. To ja chciałem tylko przypomnieć, że w 2013 roku dla Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Maciuś, ta fundacja się nazywa, przeprowadziła zagraniczna firma badania, dość mocno udokumentowane, no, udokumentowane, jako się rzekło, co dziesiąty uczeń podstawówki wtedy głodował lub był niedożywiony. 2013 rok, kulminacja już po wielu latach rządów Donalda Tuska i potem Ewy Kopacz. Tak a propos Maciusia. Także Maciusiu, szanowny, zapoznaj się być może czasami z informacjami troszkę wcześniejszymi, bo pan Tusk nie pojawił się na świecie wczoraj, ani nie pojawił się w czasie, kiedy ty się pojawiłeś. Jeszcze jedna rzecz, czy kolega Maciuś, tak bliski przyjaciel być może pana Donalda Tuska, polityczny, czy zdaje sobie sprawę z tego, że dzieciom za czasów pierwszej kadencji Tuska pan Niesiołowski mówił, że powinny iść na wzgórza i jeść szczaw i mirabelki. To też było o niedożywieniu dzieci. Tego Maciuś może nie wie, bo Maciuś na szczęście jest dożywiony, gdyż Maciuś wychowywał się za rządów PiSu. No mnie się kojarzy oczywiście król Maciuś I Janusza Korczaka, gdzie jest taka pozytywna wersja pajdokracji. Podkreślam, że jest pozytywna, dlatego że rząd Donalda Tuska to jest negatywna wersja pajdokracji i to takiej, czyli rządów, no właśnie nie powinienem powiedzieć dzieci, tylko dorosłych udających dzieci, albo po prostu totalnie zinfantylizowanym, co zupełnie dzieci nie obciąża. No ale mamy do czynienia z tą pajdokracją. Jak słuchamy pana Nitrasa, pana pułkownika Sienkiewicza, który te miny wszystkie stroi, pani Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury, pani Lubnauer, wiceminister edukacji, pani Nowackiej, jej pryncypał. Będziesz musiał wymienić chyba 134 nazwiska. 130, no, być może właśnie z pominięciem kilku, o których zapomnimy. Tak, 134. No to jest ten infantylizm jakiś taki skrajny i właśnie pajdokracja ze wszystkimi swoimi wadami, czyli równania w dół. A dzieci są dużo mądrzejsze niż się udającym dzieci członkom rządu Donalda Tuska wydaje. Przepraszam, panom i paniom członkom. No tak. Bo tak powiedziałem
tak nieładnie. Nieładnie, tak, to było takie szowinistycznie troszkę tak zabrzmiało, bo tam oczywiście to też nie ma się co posługiwać nazwiskami, ale skoro przywołałeś nazwisko pana Nitrasa, to jeszcze raz pokażemy go samemu sobie. Zainaugurowaliśmy z panią minister Nowacką taki program powszechnych badań w szkole i tutaj chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, nie po to, żeby kogoś piętnować, zresztą wydaje mi się, że to jest największy problem naszego wychowania fizycznego w szkole, tylko po to, żeby dać diagnozę każdemu z zainteresowanych, każdemu młodemu człowiekowi, rodzicom, dać diagnozę, żeby powiedzieć, co można poprawić. Jak dostaliście ten program w schedzie po ministrze Bortniczuku. Tak, będziemy go zmieniać, ale uznaliśmy... Co będziecie w nim zmienić? Zmieniać. Będziemy wyrzucać te wszystkie aspekty, które mówią o szukaniu talentu. A dlaczego? Dlatego, że celem tego programu nie jest szukanie talentu. Ale chcemy mieć więcej lewych, chcemy więc mieć więcej Igi i Świątek. Ale to nie jest ten instrument. My chcemy, ten instrument jest po to, w trakcie tych badań wszyscy muszą się czuć dobrze. Wszyscy muszą wiedzieć, że nie szukamy talentów, bo to oznacza, że 80% dzieci na przykład może stwierdzić, no ale ja nie czuję się żadnym talentem. My chcemy stworzyć dobre warunki, uczciwe warunki powiedzenia, słuchaj, jesteś w czwartej klasie, czy jesteś w piątej klasie, potrafisz zrobić to, ale powinieneś potrafić, nie wiem, przebiec to 3 sekundy szybciej. Choć popracujemy nad tym, żeby w ciągu roku podnieść twoje umiejętności. Czyli wiedzy oceniać nie wolno, zadania domowe out. Natomiast czyjąś kondycję, sprawność ruchową, no jeśli to nie będzie się sprowadzało ostatecznie w wykonaniu zwłaszcza tej ekipy i jej ludzi do jednak piętnowania pewnych rzeczy, mnie się wydaje, że dziecko ma jednak dużo większy wpływ na to, czego się nauczy, zwłaszcza w takiej czwartej klasie, którą wymienił pan Nitras, niż na to, jaką ma kondycję, bo być może o to rodzice rzeczywiście nie zadbali, być może ma pewne ułomności, jak wiemy, te skrzywienia kręgosłupa są bardzo często niestety dolegliwością polskich dzieci, ale mój apel będzie jednoznaczny: wara od polskich dzieci. Już. To jest wszystko pomieszanie z poplątaniem. Każdy, kto zna Stany Zjednoczone na przykład, to wie, jaką formą awansu społecznego dla wielu dzieci, z wielu środowisk, no tak to już jest. Jest sport właśnie i to nie jest żadne piętnowanie, tylko wyłapywanie talentów i pomaganie im po prostu, żeby... Bo często nie ma innej drogi do tego, żeby przeskoczyli, zrobili karierę, żeby poprawili swój status społeczny i nie ma w tym niczego złego. Pan Nitras sobie wyobraża, że co, że po tym sprawdzianie bierze się te dzieci, które mają tam dobre wyniki rokowania, stawia na scenie, a tym wszystkim innym mówi, jesteście ćwoki, do niczego się nie dajecie. Panie Nitras, to się tak nie odbywa. To się odbywa na zasadzie pozytywnej. Ja mam wrażenie, że to się ma tak odbywać w tym wykonaniu właśnie. No dokładnie tak, no bo to by wyglądało. No bo to jeśli no ty tak, ty za wolno biegasz, ty jesteś za gruby, ty jesteś za chudy, ty w ogóle nie wiesz, co to fajna zabawa, choć wujek mi teraz ci pokaże i tak dalej, tak dalej. Tak to wyglądało, no. Taka jest selekcja. Jak pamiętam swoje bieganie później na 400 czy 800 metrów, to się wyłapywało, jak miałem, nie wiem, 8-9 lat. I wcale nie kosztem kolegów, tylko tego, że miało się jakieś predyspozycje. No a poza tym pan minister Bortniczuk chciał coś zrobić z pewną plagą, no plagą zwolnień z WF-u po prostu. Nie, bo przecież są osoby, które powinny mieć jakiś inny program albo mieć te zwolnienia, ale chodziło o to, że rodzice sobie lekkomyślnie pozbawiali swoich dzieci, nawet specjalnie się nie przejmując ich przyszłością. A po co będziesz ćwiczył tam? Nic z tego nie wynika. No w zdrowym ciele zdrowy duch. No, podobnie jak bezmyślnie wiele osób dorosłych, trochę mam wrażenie, że jednak bez wyobraźni, no wypisuje dzieci tak na pstryknięcie z religii, bo tam dziecko chce mieć jedną lekcję wolną, a potem czasem w życiu jednak to wychowanie religijne się przydaje. A teraz zupełnie nie a propos, pani Izabela Leszczyna w tych tematach, o których ma najwięcej do milczenia. Sytuacja, w której ktoś zatrudniony na etacie, równie ciężko pracujący jak przedsiębiorca, musi płacić wyższą składkę zdrowotną niż świetnie zarabiający przedsiębiorca, wydaje mi się po prostu absurdalna. Znaczy, ja myślę, że tak nie jest. Proszę pamiętać, że jednak jak przedsiębiorca przekroczy tę tam granicę, czy dwóch średnich, czy czterech, no to
to później płaci więcej, więc i tego kapu górnego nie zrobiliśmy. To znaczy, jak ktoś naprawdę zarabia świetnie, to naprawdę będzie płacił wysoką składkę zdrowotną. Ale to będzie tak, że przedsiębiorca zarabiający podobnie jak pracownik na etacie będzie płacił podobnie, czy będzie płacił jednak mniej? Będzie płacił, panie redaktorze, mniej. Więcej, czyli mniej. To jest drugi największy mózg ekonomiczny w Polsce. Już nie będę przypominał, że... A nie pierwszy? Proszę? A nie pierwszy? Nie, pan Rysiak, pan Ryszard Petru w tej chwili awansował, ponieważ oznajmił niedawno, że ludzie, którzy będą mieć widełki, myliły mu się dochody z przychodami. No to jest normalne dla ekonomisty, to przecież wiesz, tych terminów jest to tak, jakby lekarz mylił, no właśnie, no nie wiem, no co z czym, no kardiologię z pulmonologią, powiedzmy. Więc jemu się to wszystko myli, to nawet nie szkodzi, ale stwierdził, że jak ktoś będzie w tych widełkach między 80 tysięcy a 300 tysięcy rocznie, to miesięcznie będzie płacił 525 tysięcy. Tyle ma płacić. Matko. Tylko w tych widełkach. Pozostałych już jest tam mniej, jest kilkaset złotych. Tutaj pan Rysiek uważa, że to tym ludziom należy tak po prostu dowalić, żeby oni miesięcznie płacili dużo więcej niż zarabiają nawet rocznie. I no być może tak jest. Natomiast no, nie poznałem odpowiedzi pani Leszczyny na to, bo nie wiem, czy ona wie, jak się pisze 525 tysięcy nawet. Ona chyba się nie porozumiała ze swoimi kolegami no, z wspólnej większości rządowej, chociaż partia Razem nie jest w rządzie. No bo oni tam mówią, że absurdem jest, żeby ktoś, kto niewiele zarabia, nie będąc przedsiębiorcą, płacił dużo więcej niż ktoś, kogo jednak na więcej stać, bo prowadzi firmę. No. Pani Leszczyna tu próbowała wytłumaczyć, że tak nie będzie, po czym na pytanie rektora Piaseckiego, tak jak będzie, na końcu powiedziała, że tak będzie. Znowu coś źle oszacowała. Ona ciągle prawdopodobnie, pani Leszczyna, źle oszacowuje swoje możliwości i werbalne, i intelektualne, ale przede wszystkim ekonomiczne. No, widać, że naprawdę kobita, że przepraszam, że tak mówię, ma pojęcie o wszystkim, ale nie o liczbach. Pamiętasz tę rozmowę z nią, gdzie ją pytano, dlaczego ona jest uważana za specjalistkę od finansów? To ona powiedziała, że jest uważana, ponieważ ją za taką uważają. Tak. I, że nawet... I trzeba by pytać tych, którzy to uważają. Mało tego, powiedziała, że nie wie. To jest chyba jedyna rzecz, co do której może się przyznać pani Leszczyna, że czegoś nie wie. No ale raczej dość podstawowa. Ja wspominam o tym dlatego, że ona została ministrem zdrowia, a wciąż uważają ją za specjalistkę od finansów. Oczywiście w ochronie zdrowia finanse grają ogromną rolę, ale może pani Izabela Leszczyna... Nie, przepraszam. Nie, nie, niech pani nie przestaje, bo będziemy mieli no próżnię w związku z panią Leszczyną. Ona nam dostarcza tak zwanego lol contentu, i jesteśmy bardzo wdzięczni. Zdecydowanie. Bo przecież nikt takich głupot nie wygaduje. I to od lat. Na temat finansów, podatków. Ja najbardziej lubię taki moment, jak Leszek Balcerowicz akurat, który no potrafi liczyć, ale chociaż Polacy się bardzo mocno przeliczyli na tych jego umiejętnościach. Ale te liczby jakoś tam mu się składają i za każdym razem, jak pani Leszczyna coś zaproponuje, bo coś oszacowała, to on się łapie za głowę, on dostaje siwiznę natychmiast i po prostu nic mu więcej nie zostaje, tylko to, co ostatnio nawet zapytał dziennikarza, czy pan Tusk naprawdę powiedział, że będzie benzyna po 5,19, no parsknął śmiechem. Aj, chodzi to wszystko po prostu tak z każdego... Ale konkretnego dnia. No dobrze, to można założyć, że oni są na etatach ministrów, żeby dbać o poczucie humoru społeczeństwa. Ale jeśli ktoś decyduje o zdrowiu, o podatkach, ale zajmuje się rozrywką, to czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze? Najgorzej to jak klaun po prostu bierze się za sprawy poważne, bo wtedy może kogoś bardzo mocno skrzywdzić i taka krzywda stała się jak na razie no rodzinie pana Zbigniewa Ziobry, ale wszyscy musimy się mieć na baczności, bo mocna ekipa bierze się za nasze rodziny. A na koniec pani Hania o swoim ulubieńcu. Jest pani pewna zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego już w pierwszej turze? Ja uważam, że jest dużo kandydatów, a jest wielu kandydatów. To oczywiście ta szansa na zwycięstwo w pierwszej turze jest mniejsza. To często zależy od matematyki, a nie od jego poparcia. Natomiast jestem pewna, że będzie miał najlepszy wynik. I że zostanie ostatecznie prezydentem Warszawy? Ostatecznie wygra, tak. A potem będzie prezydentem Polski?
Niewykluczone. Niewykluczone. A dobrze robi Rafał Trzaskowski, bo on unika debat. Do nas też nie chciał przyjść na debatę z innymi kandydatami. Ja też unikałam debat, więc nie mogę tak, go skazać. Tak, to pamiętam. Pani też unikała naszych debat. Także ja dostanęłam do debaty, jak było trzech kandydatów, którzy mieli najlepsze wyniki w sondażach. Czyli wtedy to był Marcinkiewicz, Borowski i ja. Wiadomo, że pani Hania z byle kim będzie rozmawiać, dyskutować. Tam. Ta, pan Rafał. I w dodatku ona jest profesor. No profesor widzisz, prawa. Bronisław Komorowski jej belwederski tytuł wręczył nawet. A ta. Doktorem habilitowanym była sporo lat. Nie, no to z takich rąk, to wiesz, każdy by wziął taki tytuł, bo to jest taki jasne. Niesamowity. Myślę, że dobrze było napisane tam wszystko. Ale walc mogło być przekręcone. Autorytet, ten sygnet na palcu. No nie, to jest to, co daje słynny. Pan prezydent Andrzej Duda, to nie. No. Ciekawe, wiesz, że pani Hania tak życzy panu Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby szedł jej śladem. Mam nadzieję, że nie chodzi o rozkwit mafii. Ale ona przegrała w wyborach prezydenta Polski. No przegrała, ale tylko mówiła zaś o wyborach. Tych, tak, te samorządowe, tak, to ona wygrywała w 2006 roku. Stołecznych. Ale zobacz, kolejne ciekawe sformułowanie. Moim zdaniem Nobel z ekonomii być może jest prawdopodobny w przyszłym roku. Kiedy powiedziała w tym, czy pan Rafał wygra wybory w Warszawie, powiedziała, to często zależy od matematyki, nie od poparcia. Mi się wydawało, że to poparcie się mierzy właśnie matematycznie, tam 1:1, każdy kolejny głos, ono buduje jakiś procent. I to jednak jest matematyka mimo wszystko. A tu się okazuje, że nie zależy od matematyki, tylko od poparcia. No a czym jest to poparcie? Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego nasi kochani współmieszkańcy wybierają sobie plakietki i magnesy na lodówkę, a nie ludzi, którzy się na czymś znają. No ile to się opatrzy ten magnes na magnes lodówkę? To jeszcze nic, a to jest w tej chwili człowiek z kartonu, pan Trzaskowski. Widziałeś debatę, no wziął udział i wypadł genialnie, bo się nie odzywał, właśnie się nie ruszał. Dlatego ja od dłuższego czasu lansuję jajo z Placu Pięciu Rogów jako kandydata na prezydenta Warszawy. W środku jest idea Drozda. I już. Niech będzie jajo. Niech będzie jajo. Jeszcze jedno. Niczego los nie oszczędzi temu miastu. Dziękujemy za dzisiaj. Dobranoc.